Agnieszka Michalska 47L i Mariusz Drężek, 47L rozwiedli się już wiosną 2017 roku. Aktorka przyznała się do tego jednak dopiero teraz. Agnieszka zyskała popularność dzięki roli w serialu Lokatorzy. Potem grała jeszcze między innymi w Sąsiadach, a aktualnie możemy ją oglądać w Na wspólnej. Reklama dla wielu wciąż jednak jest przede wszystkim krysią z serialu TVP. Michalska o swoim życiu nigdy nie opowiadała zbyt chętnie. Wraz z mężem Mariuszem Drężkiem wychowują syn. Dwa lata temu para zdecydował się jednak na rozwód. Dowiadujemy się jednak o tym dopiero teraz. Po kilku latach prób utrzymania związku, doszliśmy do wniosku, że nie jest to możliwe. Nie wszystkie związki trwają całe życie, wyjawiła w rozmowie z portalem WP kobieta. Aktorka zapewniła, że rozstali się w zgodzie i utrzymują z Mariuszem przyjacielskie relacje. Wszystko po to, by ich syn nie odczuł tego zbyt boleśnie. Staramy się mu stworzyć jak najlepsze warunki. W tej sytuacji, podkreśla aktorka,